po to właśnie przyjeżdża się na ryby. Oczywiście trochę więcej holi. Dzisiaj spełniam życzenia. Nie zapomnijcie o łapkach, subskrypcjach i komentarzach. A całą resztę dorzucam w pakiecie. I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. Oh, I find it so hard being addicted to your love. I find it so hard being addicted to your time. I find it so hard knowing that you are just my drug. And I find it so hard knowing you treated me like a mark. We ain't gotta talk about it all right now, 'cause every time we talk about it, you stare at the floor. Give me the stars like I thought right now. You've gotta go, baby. Witam, witam, witam. Dzisiaj nie spod parasola. Dzisiaj mamy piękną pogodę, jak widzicie za mną. Jesteśmy na innym łowisku, na nowym łowisku. Nie jestem sam. Tym razem jestem ze znajomym, który siedzi stanowisko obok. Dzisiaj nastawienie typowo karpiowo. Jedna typowo karpiówka na PVA, a druga jest na metodę, też na alarmie. Zobaczymy, co dzień przyniesie. Jeśli nic na to nie będzie przez jakiś okres czasu, może zmienię na kulki proteinowe, również też z siatką PVA, bez kombinacji, luźne łapanie. Miejmy nadzieję, że coś się nagra, miejmy nadzieję, że coś się złapie. No i tyle słowem wstępu. Zapraszam do oglądania filmu. Robaka i wystaw to same wyskoczą. Takiej gwizdy nawet nie zauważył. Inki takie. Kurwa, chodzi trochę się pobiegł. Mam ochotę, kurwa, wziąć i rzucić na ten. Powiem ci, że ja chyba zrezygnuję z tego jednego spławika. No niestety z tego brania nie było. Albo inaczej, ryby. Kolejna pucha.
mam jej siotra. Nie. Poplątał mi żyłkę. Mam jej siotra. Kurwa jest. To on tak bierze. Ale kurwa jazda dobra. Co tu się dzieje? Mam nadzieję, że mnie widać. Niestety ryba mi zaplątała drugi zestaw. Chyba było widać, co? Ale mocny jest. Kurde, mi się zaczepił. Ale silny jest. Duży? No i nawet spory, kurwa, ale taki silny jest, masakra. Patrz jak idzie, nie? Jeszcze w życiu siata nie złapałem. Słyszałem, że one potrafią wariować, ale skoczył mi już ze 3 razy. Nagrywa się w tej chwili, mam nadzieję. Jesiot, nie? Podasz mi ten duży podbierać? No i wykrakałem się dzisiaj jesiotra. O kurczę, kurczę. Smaczne. Ale ładnie. Tu on będzie miał, nie wiem, z piątkę? Ale szóstkę? Ale z niego więcej, bo bym służył tym mocno. Kurczę, ale duży. Ślicznie. Ale tam mi napląta ładnie. Kurde. Gratulacje. Podziękował. Tak sobie radę? No muszę, nie? Najpierw muszę to podplątywać. Puszczę go teraz do wody. Chcę zdjęcia chcę z nim zrobić. No to jak coś to porobię. Jadąc tutaj, gdybym sobie tego zażyczył, to pewnie by się to nie stało. No ale się stało. 8300, tak? 8300, mój pierwszy w życiu, jestem mega szczęśliwy, pokażę wam, idzie do wody, nie wiem jak to jeszcze zrobię. Oj, sztuczny brzydol. Pełen życia. O, chłopaku, dawaj. Nie takie proste, to takie niewygodne. O, coś pięknego. Jadąc tutaj, gdybym sobie tego życzył, to by się to nie stało. Ale jest. Pierwszy jesiotr, 8300. Proszę. Nie wiem, jak tego potwora mam złapać. Masakra. Oh. Śliczna ryba. Trochę jak sztuczna. Uratowaliśmy ją. Miała w bok wbity haczyk kogoś innego. Więc wraca zdrowa. Spryskamy to miejsce. Puszczamy ją do wody. Szybkie zdjęcie. No i tyle. Do następnej ryby. Poszedł.
jeden. Chyba mamy kolejnego jesiotra. Nie jestem pewny. Chyba widzieliście branie. Chcieliście trochę więcej holi? To chociaż tyle, że się uda nagrać. Super sprawa, naprawdę. Mam nadzieję, że ten mi chociaż nie pomota tutaj wszystkiego. No tak, to jest kolejny jesiot. Aha. Chodź tu zobaczcie, jak zmulił dno. Patrz, co tu zrobił. Ale większy czy taki sam? No, ciężko mi określić w tej chwili, nie wiem. Podobnej pewnie wielkości. Ale widzisz, nie, on nie jedzie. Może to ten pyk, sam. Pyk. Może, nie wiem. Zaraz zobaczymy, jak ma tą dziurę z boku, to tak. Wody ci włożyć? Czekaj, jeszcze nie, bo on krzak próbuje wejść. Ale silne są strasznie, nie? Nic nie mogę zrobić, patrz. Toruję pod nią. Wodę jak na drugiej zaraz pojedzie, to będziesz drugą tam. Co? Na drugiej jak pojedzie, to będziesz drugą tam, ty. Się nie będzie liczyć. Będzie się liczyć, to będzie sobie twoja, no ja. No, a nie mój sprzęt, to nie zaliczony. Ale to nie, no. Ale silne są. Po to właśnie przyjeżdża się na ryby. Coś pięknego. Super sprawa. Kolejny naprawdę fantastyczny dzień. I do tego jeszcze pogoda dopisuje. Patrzcie, jak wybiera. Mam nadzieję, że to widać. Nie mogę mu zakręcić, bo jak nie odbije, to wtedy będzie pyk. Wybiera, nie? Wow. Mi... No. Ciągnij tą. Jak możesz. On jest chyba pod. Kurde. Ale ja się trochę odsunę. Nie daje, że wygramy, nie? Kupany. Ale patrz jak szoruje, patrz takie bąble idą. Mogę nic zrobić. Ło, to jeszcze trochę potrwa. A cię poszedł. Coś niesamowitego, piękna walka. On mi tam, ej, on idzie w twoje zestawy. Ale ja go, kurde, muszę jakoś przerzucić tutaj teraz, wiesz?
było widać, nie wiem, z tej strony, z tej strony. O, co robisz? Dobra jazda. Znajdujemy się na drugim stanowisku. Oczywiście przeciągnął mnie. I tak będę musiał zwinąć tą wędkę, jak tu tą wędkę podbierę. No ciekawe, co to za podpis, że tak bać. Dziewczynka przez ten, przez lornetkę spadł. Tak, ja od razu zwinął tego podpisałem. Znajdziesz na filmie. O, już mi ręka boli. Dawno nie miałem sesji, po której mnie ręce bolały. Chyba to będzie tak. Jeden zero dla niego. Co, haczyk? No nic, to trudno. Przeciągnął mnie. No i co? Było coś fajnego. Na pewno to był jesiotr. Jaki duży, to nie wiem. Spięła się rybka. Przeciągnęłam przez dwa stanowiska. No i cóż. Działamy dalej. Świat się nie kończy. Szkoda, ale tak jest. Dobra, przerzucamy i działamy dalej. Dobra rolada, co? Właśnie kolega walczy z jesiotrem. Proszę bardzo. Metoda mistrzostwa świata. Kajtek bez majtek. Taki mały kajtek bez majtek. Nie wiem, jak to widać. Mam nadzieję, że dobrze. Wraca do wody. No i tyle. Przerzucamy zestawy i działamy dalej. Jak wspomniałem, kolega tam walczy z jesiotrem od jakiejś pół godziny. Także trzymamy za niego kciuki. Jest, kurwa, ryba. Po 30 minutach męczarni, proszę bardzo. Ryba to jest największa, która jest na tym łowisku. Także idziemy zważyć. No piękny dzień, super. Kolega się nie chce pokazywać, ale macie rybkę. Dobra, do następnego brania. No i co, taki mały update. Na razie się uspokoiło. Czekamy na wieczorny czas, oczywiście. Może jeszcze parę brań będzie. Ogólnie sesja jest na mega plus, jest super, nie tylko ja jestem zadowolony, także i kolega, który złapał pięknego jesiotra. Ile on miał? 12700. No 12700, dokładnie 31 funtów po odjęciu
maty. Także super sesja póki co. Kilka karpików, kilka brań. Kilka się oczywiście spięło, no ale tak musi być. Ryba też musi mieć szansę ucieczki. No i nic, działamy dalej. A później. Nie wiem, czy mi widać. No i co? Było branie. Ryba poszła w krzaki. Zaczepiła się o drzewo. No i tyle było po braniu. Zestaw zmieniony. PV-eczka mała. Mały dumbelsik. I leci do wody. Dobra, działamy dalej. To będzie ostatni update z tego dnia, niestety. Dzień się kończy. Ale to był bardzo dobry dzień. To był bardzo fajny dzień. Połapaliśmy. Złapaliśmy bardzo fajne ryby. Mój kolega niestety nie chce się upubliczniać. Ja to bardzo szanuję, ale wstawię wam zdjęcia w zamian za to rybek, które on złapał. Także nie bójcie się, nic nie tracicie. No i co? Jeszcze moment, jeszcze chwila. Powoli pakowanko. Jest tu naprawdę świetnie. Pogoda nam naprawdę dopisała. Jest słoneczko. W końcu nie pod parasolem. No, trochę się los odwrócił. Naprawdę ostatnie tygodnie nie były dla mnie sprzyjające. Aczkolwiek mam wrażenie, że to już jest przeszłość. Że zaczynamy teraz nową historię. I tego się trzymajmy. Działamy dalej. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Gdyby coś się jeszcze działo, na pewno się z wami skontaktuję. Na pewno to zobaczycie. Jeśli nic nie będzie działo, trudno. Do następnego. Trzymajcie się ciepło. Hej. No i co? Mamy kolejną rybkę ze siatki. Nie jest to duże, malutki. Nawet zdjęcia nie robię, tylko wam pokażę. Mały, pełnołuski. Proszę. Wraca do wody. Naprawdę super dzień. Elegancko. Na spontanie będzie branie, nie? Coś w tym jest.